Widzowie, przymrozek dzisiaj był, siemanko. Wczoraj ostatnie jabłka wywiozłem do pana Gniadzika, do Popowic. Został u mnie tylko Idaret. No i wam powiem, że nie wiem co z nim robić, bo cena na jabłko ładne. Właśnie jeszcze nie ma tej ceny, w sensie na deser. No i tak się zastanawiam, czy nie rwać tego na obieranie, no bo jaka będzie różnica? Złoty 50 dadzą na deser od 7, a wszystko za koleją od 7 złoty 30, także no zastanawiam się, co robić. Dobra, odpalamy, ciekawe czy odpali. A jak ma nie odpalić? Widzowie, jest takie słońce, że nic nie widzę. Z tyłu pełna skrzynia. I co daje to kółko właśnie w tym kombajnie? To, że teraz sobie normalnie mogę jeździć bez problemu. Czy będzie pełna skrzynia, czy pełny big bag. Teraz mamy zakręt, nie? Po prostu zawrotkę. W prawo skręcam. Koła normalnie się skręcają. Elegancko, jedziemy. No niestety, godzina 8, zaczęliśmy pracę. Godzina 9, popsuł się ciągnik, który odwoził nam skrzynię. No i koniec roboty, nie wiem, czekamy może na mechanika albo kogoś i zrobi. Prawdopodobnie jakiś tam w tym LS-ie przedni napęd się zepsuł. No i taka to robota. No i koniec roboty, niestety. Jadę do domu. Widzowie, wydaje mi się, że z naprzeciwka jedzie kombajn. Taki sam jak mój. Ale jaja. Zaraz zobaczymy. A jak? Kombajn? Co to ma być? Jaja jak berety. Każdy ma kombajn. Na drodze mijasz, kurde, te same zestawy. Jestem w szoku. Widzowie, dzisiaj cena przemysłu 1 zły. 1 zł. Tak jak właśnie mówiłem, że ta cena pójdzie do góry. Tylko myślałem, że to będzie pod koniec tygodnia, a tu już bam. Także słuchajcie, za 2 tygodnie złoty 50. Taki mi się wydaje. Dzisiaj środa, kolejny dzień zbioru jabłek na usługach. Słuchajcie, jadę do następnego klienta. Powiem wam, że u mnie już zbiór większości odmian zakończony. Przedwczoraj wywiozłem jabłka takie jak Champion Prince i resztę Goldena do pana Gniadzika, do Popowic. No i został mi Idaret. I tak zastanawiam się, co z tym Idaretem robić. Prawdopodobnie będę go zarwał chyba na obieranie. No bo wam powiem, to chyba najlepsza opcja będzie moim zdaniem i dla mnie, ale to się wszystko okaże po tym, jakie będą ceny za Idareta, bo na razie tych cen to za bardzo chyba nie ma. Dzisiaj jest środa, także wczoraj próbowałem gdzieś tam zobaczyć, to nie mogłem ogarnąć jaka cena na sort. No i to tak, powiem wam, usługi teraz bardziej mi się podobają. No, tylko szkoda, że ten kombajn będzie działał tylko w sezonie jabłkowym. Pasowałoby coś wykombinować takiego, żeby jeszcze na resztę roku robić, bo to podoba mi się. Nie jest takie monotonne jak jazda tirem, że siedzisz, tylko jedziesz. Kurde, cały czas coś się dzieje ciekawego. Tutaj trzeba coś podciągnąć, tam trzeba coś zrobić, wiecie o co chodzi. I kurde, to jest dużo bardziej ciekawsze niż jazda tirem. Ale to wszystko właśnie o to chodzi, że jeszcze by pasowało więcej maszyn, dzięki których mógłbym robić cały rok, nie? Takie usługi, czy to jakaś listwa, czy coś. No ale może coś się będzie kombinować, zobaczymy, co życie da. Wczoraj w nocy nie mogłem spać przez konika polnego. Całą noc nie mogłem go wygonić, gdzieś kurde siedział i skrzeczał. A konik polny oznacza zmiany, także widzowie, nie wiadomo co w życiu się przydarzy. Oby zmiany na lepsze były. Oby na lepsze, nie na gorsze. Dopiero co wróciłem do zbierania jabłek. No nie dopiero, no może ze 40 minut temu. Załadowałem jabłka,
szykuję tam, rwę po prostu i lareta na obieranie. Można powiedzieć, za koleją nie patrzę, czy jest kolor, czy nie. Mi się wydaje, to jest najlepsza opcja, bo wam powiem, że nawet jakbym chciał do pana Gniądzika dawać, to nie wiem, nawet nie wiem, jaka jest cena i lareta za nasortowanie, także nie pierdzielę się, tylko od razu rwę na ten, gotowa do ręki, także wiecie, o co chodzi. Widzowie, tak się pracuje. Tak się pracuje w ciężkich warunkach. Robota pomału idzie. Także do południa, jak widać, będę w prawie zaspany, po południu przyczepa. Dzisiaj robota lux idzie. Jeszcze jest trochę skrzyń do wysypania. A ja teraz stoję, czekam, aż tutaj odczepią jabłka. Dzisiaj to mi się wydaje, jakby... Oj! Dzisiaj to mi się wydaje, jakby było wszystko już otrzepane, to bym chyba rekord zrobił, bo do południa prawie solówkę zasypaliśmy tam bez paru skrzyń. Także podejrzewam, że był dobry rekordzik, ale no niestety czekamy, bo żeby się otrzepało i dzisiaj kończymy tutaj robotę u klienta. Prawdopodobnie, jak nie, no to... A jak nie, no to jutro. No i lecimy dalej. U mnie rwali dzisiaj, można powiedzieć, tam do 13, czy tam do 14 i dareta, bo pada co chwilę, wiecie, jak to kurde, jeszcze jako tutaj się maszyną zbiera, trochę się otrzepie, też maszynowo, tu mają trzepaczkę, łapę hydrauliczną, to wiecie, to inaczej jest, jak cały czas rwiesz i wszystko mokre, ręce mokre, kurde, chłodno, wiatr wieje, no to też nie dziwić się, że ludzie nie chcą rwać, normalne, sam bym chyba nie rwał, jakby tak non stop mokro było i rękawy mokre, no ale co zrobisz. No i tyle, widzowie. Szykuję się na sobotę do zabiegu miedzią systemiczną i jeszcze chciałem zrobić Next Pro na bawełnicę, żeby pozabijać ją już na jesień, taki jesienny zabieg czyszczący na odmianach tych starych, znaczy na drzewach starych, na idarecie, na szampionie, no i tam troszkę na goldenie, na tym starszym, tylko na tych odmianach, nie? Żeby tą bawełnicę trochę, jak to się mówi, wykończyć. No ale pierwsze to jest na pewno miedź systemiczna i ASX miedź, bo mam ją z lata, kupiłem zapas. No i jakieś odżywki, borcynk, jakiś tam dam sobie mocznik, azot i tyle, bo nie chcę robić Nordoxem, bo Nordoxy odżywek nie można dawać, a tak sobie zrobię miedzią i systemiczną, tam odżywki można sobie pyknąć i tyle. Tylko aby było powyżej 12 stopni, nie? Zobaczymy teraz, jak weekend będzie, albo sobota, albo niedzielę, to bym sobie zrobił zabieg. Ale niby teraz straszą deszczami, zobaczymy, jak to będzie. No i to tak, widzowie. 3 godziny dzisiaj przerwy, tak to by był bardzo ładny wynik. Kuba, jak ty to robisz, że chodzisz po usługach i jej rwiesz jabłka, to ludzi pilnuje. Słuchajcie, ja rodziców, wiecie, że taty nie mam. Mama po prostu nie pracuje w sadzie. Ja sobie działam z żoną. Żona tam sobie ogarnia, skupi i dalej. Ta teraz dobrze, że koło domu akurat tam ludzie rwią. Także no, jakoś się radzi. Trochę tu, trochę tam. Wiecie, pomalutku, aby do przodu, a nie do tyłu. Pozdrawiam do następnego, widzowie. Ty to sukces, AMG Formatic. Jebać fej, pierdolić ich. Dobry jazz z Holandii, impresowy hit. Puść ten speed weed, albo nic, Tel Aviv. Ty to sukces, AMG Formatic. Jebać fej, pierdolić ich. Dobry jazz z Holandii, impresowy hit. Puść ten speed weed, albo nic, Tel Aviv.